Ty jako taki zawodowiec z krwi i kości, o to chciałbym się najpierw zapytać, czy jakieś takie ludzkie emocje towarzyszą temu, że jak podpisałeś kontrakt, przyjeżdżasz po kilku latach do Zielonej Góry, to nie wiem, patrzysz jak wyglądają ulice, jak wygląda miasto, czy zupełnie zawodowe podejście do sprawy? Nie no, patrzę jak wygląda stadion, jak wygląda tor. To są dla mnie najważniejsze rzeczy i elementy, a będzie wyglądał coraz lepiej. Fajnie, że już w trakcie, teraz już w tym momencie jest przebudowa tego parkingu, to z pewnością jest duży krok do przodu, bo no wiemy doskonale, że ten parking już wymagał pewnych renowacji, żeby teraz jakby dołączyć do tych standardów w Ekstraligi, no to z pewnością to miejsce parkingowe dla nas się przyda i będzie fajnym takim nowym elementem tego stadionu, więc no, infrastruktura stadionowa najbardziej mnie interesuje i wszystko to wygląda bardzo fajnie. A miasto się zmieniło jakimś takim twoim okiem, człowieka z zewnątrz, ale jednak jeżdżącego tutaj przez kilka lat? Nie wiem, bo szczerze mówiąc nie miałem okazji być w mieście, byłem już w Zielonej Górze kilka razy, ale tutaj właśnie przy W69. Wiem, że o to byłeś pytany kilka razy, natomiast chciałem się zapytać, czy to jest możliwe, żebyś odsłonił trochę kuchni i powiedział, jak to wszystko wyglądało w kontekście tego, że jesteś w Zielonej Górze. Czy to było tak, że telefon Piotra Protasiewicza, jeden, drugi, nie wiem, 5-10 tych telefonów, namawiał mocno, czy czekałeś na rozwój wydarzeń w Lublinie, jak to wszystko wyglądało? Najpierw czekałem oczywiście na rozwój wydarzeń w Lublinie, a później tak naprawdę były właśnie rozmowy z Piotrem. Nie było tych rozmów aż tak dużo, bo to nie było 5 czy 10, to były raptem 2 telefony, krótka wymiana zdań i szybkie spotkanie i po tym spotkaniu wtedy już było jasne, że będę jeździł w Falubazie. Wszyscy mówią, Falubas walczy o utrzymanie, a pan Jarosław, doświadczony wojownik żużlowych torów, który z niejednego pieca chleb jadł, co sobie myśli o tym Falubazie w 2024 roku? To znaczy, to jest tak, że chcemy robić chcemy wykonywać swoją pracę w dość dużym spokoju i co to dużo mówić. Im mniej się mówi, tym chyba lepiej. Mamy swoje ambicje, swoje cele, gdzieś tam już powoli są te tematy omawiane i wiemy doskonale, że to będzie trudny sezon, to będzie bardzo ciężki sezon. Zawsze ten powrót, ten awans do Ekstraligi to jest takie zmierzenie się z nowymi standardami, zmierzenie się z nowymi wyzwaniami i ta poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko, więc będzie na pewno bardzo trudno. Zdajemy sobie z tego sprawę i wiemy, co nas, jak trudne zadanie nas czeka. Tak, plan minimum to jest to, żeby wywalczyć utrzymanie, ale nie powiedziane, że nie jesteśmy w stanie powalczyć o coś więcej i tak bym to po prostu krótko skomentował. Nie chcę o tym zbyt dużo mówić, chcemy robić w spokoju, wykonywać swoją pracę, przygotowywać się do tego sezonu, przygotowywać się w sposób taki rzetelny, skrupulatny w każdym elemencie tych właśnie przygotowań, więc no, nic więcej nie chciałbym dodawać. Teraz czekamy, aż minie zima. Czekamy w cudzysłowie oczywiście, bo to jest ten etap naszej tutaj pracy przygotowawczej. Oby jak najszybciej wyjechać na wiosnę już tutaj na stadionie przy W69 i no i startujemy. A twoje plany? Czy ty chcesz być liderem tej drużyny, czy też powiesz, że wszystko się ułoży, wszystko będzie uzależnione od tego, jak ten zespół będzie funkcjonował? Nie, bo tych pytań jest pewnie sporo i to są takie trochę zagadki, kto w jakiej będzie formie, kto jaką formą będzie dysponował, kto jakim będzie dysponował sprzętem, kto się z tą formą strzeli od samego początku. Naprawdę tych klocków do pokładania jest bardzo dużo, więc dzisiaj jest trudno jednoznacznie powiedzieć, jak to wszystko może wyglądać. My wiemy, co mamy robić, co nas czeka, jakie są nasze zadania i jakie są nasze cele, natomiast gdzieś tam no, fizycznie to wszystko się musi zadziać i wydarzyć, więc ja osobiście chciałbym utrzymać dobrą formę z końcówki zeszłego sezonu, bo ona była naprawdę już, ta moja dyspozycja była naprawdę dobra i chciałbym to przełożyć na przyszłoroczne rozgrywki. Taki mam plan, takie są moje ambicje. Jak będzie wyglądać twoja baza, twój sprzęt pod kątem tej przyszłości? Czy coś się zmieni, czy wręcz przeciwnie, wszystko będzie tak jak w ostatnich latach czy w ostatnim sezonie, jeżeli chodzi o przygotowania i o logistykę, o sprzęt? Pewne rzeczy się pozmieniają, bo tak dziś to funkcjonuje, że z roku na rok wchodzą pewne nowinki techniczne. Nasi tunerzy zimą pracują przy naszych jednostkach napędowych i zawsze coś nowego tam się pojawi. Poza tym
z roku na rok gdzieś tam te wszystkie kwestie sprzętowe też się delikatnie, czy regulacje sprzętowe delikatnie się zmieniają, więc nad tym będziemy nad tym się mocno pochylimy, tego tematu będziemy pilnować. Więc no, tak to będzie wyglądać, natomiast kwestia rewolucji nie będzie żadnych. Ale rewolucji nie będzie, żadnej rewolucji, nie wiadomo jakiegoś tam robienia czegoś na wyrost, absolutnie nie. Plan treningowy, przygotowawczy mam sprawdzony od lat i bardzo mi służy, więc jakby tutaj też problemu żadnego nie będzie. Także no, warsztat już działa, bo to wszystkie te sprawy związane ze sprzętem, z serwisem i tak dalej, to się już dzieje, więc gdzieś tam trzymam rękę na pulsie i no i szykujemy się do kolejnego sezonu. Jak grudzień, to już po wakacjach chyba, czy jeszcze jakiś wypad krótki? Tak, nie, to już jest raczej tak, że na bardziej już kwestie przygotowawcze pod kątem kolejnego sezonu.